Cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Anton Light. Dzisiaj mamy 14 lipca i o godzinie 14 Giants opublikuje pierwsze fact sheety dotyczące dodatku do Farming Simulator 22. Tym dodatkiem jest Horse Aggravation Pack. Dodatek będzie miał premierę 25 lipca i w skład tego dodatku wejdzie odświeżona mapa Aggravation i dodatkowo 14 maszyn i dzisiaj zaczynamy prezentację pierwszy bodajże trzy maszyny z tego dodatku. Tak więc na sam początek Joker 8RT, jest to taka bardzo fajna talerzówka z możliwością jeszcze wysiewania nasion rzodkwi oleistej i trawy. I w związku z tym jest to dosyć interesująca opcja dla mnie, ponieważ ja często grając na serii Elm Creek wykorzystuje trawę jako taki międzyplon, ponieważ możemy jesienią, wcześniej tą jesienią zasiać tą trawę, zebrać tą trawę, zrobić z niej kiszonkę, wiosną jeszcze raz zebrać i później na przykład posiać po tym jeszcze buraki, czyli mamy jeszcze dwukrotnie możliwość zebrania trawy i taki sprzęcik naprawdę wydaje mi się tutaj dosyć fajny. Będzie kosztował 90 tysięcy, moc potrzebna, jeżeli chodzi o ten sprzęt, to 330 koni mechanicznych, czyli kawał ciągnika już jest potrzebne. Mamy tutaj zbiornik na nasiona, 400 litrów. Sama maszyna będzie ważyła prawie 9,5 tony. Będzie miała tutaj różne konfiguracje, podejrzewam. Zresztą tu jest tak napisane. Dodatkowo szerokość robocza, to co nas interesuje, 8,2 metra. Prędkość robocza 18 km na godzinę, tak więc całkiem nieźle. I tak jak powiedziałem, będzie tutaj możliwość wysiewania nasion trawy i rzodkwi oleistej. Wiadomo, że wszystkie te modele tych maszyn, które będą w tym dodatku, będą naprawdę wyśmienite. Tutaj jeszcze jedna taka uwaga. Z tego co pamiętam, w podstawce do 19 był też Joker. Tak, był Joker, tylko że był większy jeszcze. To był chyba 12-metrowa wersja. Tak więc zresztą w Farming Simulator 19 było o wiele więcej horsów w podstawce. W Farming Simulator 22 mamy, z tego co pamiętam, tylko dwa, bo mamy Terrano 3-metrowe i bodajże Jokera 4CT. Tak więc są to dwie małe maszynki i w sumie na samym początku już było wiadomo, że Giant szykuje się pod rozbudowę, czyli tak, dlatego wszyscy tak spodziewali się, że będzie horse pack na pewno, no bo jeżeli w podstawce mamy tylko dwa horse i to takie malutkie, no to wiadomo, że jakieś większe muszą być w paku. Tak więc ten pack się pojawi, no i on się pojawi 25 lipca. Dobra, tyle jeżeli chodzi o ten sprzęcik i z tego co podejrzewam, w podstawce do 19 była 12-metrowa wersja tego sprzętu, tyle że bez podsiewacza, z tego co pamiętam. Dobra, przechodzimy do następnego sprzęciku. To wiadomo od razu, jaka to maszyna, siewnik Pronto. 6-metrowy akurat, dobrze mówię? Tak, to jest 6-metrowy, zresztą przejdziemy sobie tutaj do statystyk. Jeżeli chodzi o ten siewnik, to w grze będziemy mieli, w tym dodatku będziemy mieli dwa siewniki Pronto, z tego co pamiętam. Jeden w wersji tej, 6-metrowej, i drugi będzie w wersji 3-metrowej. Z tego co mi się wydaje, jeżeli dobrze pamiętam. Dzisiaj na factsheetach mamy 6-metrową wersję, czyli Pronto 6DC. Będzie kosztował 111 tysięcy, moc wymagana to 200 koni mechanicznej, zbiornik na nawóz i nasiona do 5400. Nie wiem jak to jest, czy to jest na nasiona i to jest na nawóz, już nie pamiętam jak to jest. Jest to kawał siewnika, bo waży 10 ton. Będzie miał tutaj różne konfiguracje, bo tak tu jest to napisane. Jakie będą konfiguracje, no to się okaże. No, szerokość robocza 6DC, tak więc 6 metrów. I tutaj prędkość robocza 18 km na godzinę. I jak widzicie, ma możliwość siewu i od razu nawożenia. Nawozi zboża, trawy i jeszcze... Aha, tak. Zboże, trawy i jeszcze rzodkiew oleista. No więc siewniczek bardzo fajny. Widać, że tu jest taki nowoczesny sznyt.
on już jest, no mam takie wrażenie, już widać, że jest taki bardziej nowoczesny niż li, chociażby, nie wiem czy pamiętacie, w podstawce do 19 była 9-metrowa wersja. Dobrze mówię? Tam był chyba, powinien być, znaczy był 9-metrowy, to był Joker 9DC. I nie, tak, na pewno, bo ja go bardzo często, ja go dużo używałem, chyba z tego co pamiętam, dużo go używałem na wersji, na tej serii, na której grałem na podstawowej mapie i rzeczywiście tamten siewnik robił robotę i mam bardzo dobre wspomnienie, jeżeli chodzi o tamten siewnik, tylko że tamten był 9-metrowy. Czyli znowu jest bardzo taka podobna sytuacja. Farming Simulator 22 mamy mniejsze po prostu sprzęty. W podstawce w ogóle takie maluchy. Tutaj w tej wersji, w tym DLC wchodzą na razie takie średnie, ale oczywiście będą większe maszyny. Przynajmniej w przypadku tych siewników są po prostu troszeczkę mniejsze, niż były w podstawce Farming Simulator 19, bo tam był 9-metrowy Pronto DC. Dobra, i przechodzimy do następnego, ale fajnie, mi się bardzo podoba. Widać, że taki nowszy design, tak? Troszeczkę taki odświeżony. I tutaj przechodzimy do następnej maszyny, maszyna, która debiutuje. Z racji tego, że we wcześniejszych farmingach nie było po prostu mulcherów, tak więc tutaj mamy mulcher, który się nazywa Kulturo 9TC. Będzie kosztował 35 tysięcy, moc wymagana bardzo duża, 240 koni. No dobra, spoko, 9 metrów, ok, ogarniemy, 3,5 tony i szerokość prawie 9 metrów, prędkość robocza 18 km na godzinę. To mi się podoba, będzie można naprawdę nieźle tym mulcherem śmigać. Wcześniej nie było takiej kategorii, bo nie było takiej opcji jak mulczowanie w farmingu i w związku z tym nie było też takich maszyn. A tutaj, proszę bardzo, wchodzi mulczowanie, tak więc mamy tutaj też mulcher od firmy Horsch. Przy czym wydaje mi się, że jeszcze chyba jest tutaj większy, ale nie chcę zgadywać, nie przejrzałem dokładnie tych 14 maszyn, tak więc nie będę zgadywał. Wydaje mi się, że jeszcze jest jeden mulcher, ale czy on jest większy? No to nie do końca jestem pewien. Oczywiście też będą weedery, czyli będą chwastowniki, ale to chyba podejrzewam być może w następnym tygodniu, bo tam są też dwa chwastowniki od Horsza, tak więc troszeczkę rzeczywiście, znaczy nie rzeczywiście, to są po prostu inne maszyny niż były w Horszu, w tym dodatku do 19. Tyle tylko, że no, w 19 w podstawce tam było dużo maszyn, jeżeli chodzi o Horsz. No a w przypadku Farming Simulator 22 to tutaj była taka strategia od razu. Dwie maszynki, a resztę będzie z dodatku. Dlatego, no tak jak wszyscy obstawialiście, przynajmniej większość z was obstawiała, że będzie dodatek Horsza, no ale niestety tym razem płatny. Podoba mi się ten akurat sprzęcik. Dobra, tyle jeżeli chodzi o te pierwsze trzy maszynki. Następne, najprawdopodobniej w następny piątek, chociaż mało czasu zostało, tak więc podejrzewam, może będzie więcej tych fact sheetów. Zobaczymy. Na razie.